Świetnie to zrobiłem. Cześć! Adam Kowski, witam Was na kanale MGSM.pl. A dzisiaj zapraszam Was na porównanie, na starcie trzech twardzieli. Porównamy sobie Hamera Energy z Maxcomem Smart MS457. Skomplikowana trochę nazwa. I te dwa telefony pochodzące od polskich marek porównamy sobie z telefonem pochodzącym od marki bardziej uznanej, bardziej renomowanej, znanej na całym świecie, Samsungiem Galaxy Xcover 4. Wybrałem te modele dlatego, że reprezentują podobny poziom, zarówno cenowy, jak i specyfikacyjny, jak i są adresowane do mniej więcej tej samej grupy odbiorców. To nie są smartfony dla kogoś, kto chce super wydajnego smartfona, robiącego super świetne zdjęcia itd., itd. To są urządzenia dla kogoś, dla kogo przede wszystkim liczy się wytrzymałość telefonu, no i balans pomiędzy niską ceną a możliwościami. Cechy wspólne znajdziemy też w specyfikacji. Wszystkie trzy mają 5-calowe ekrany HD. We wszystkich mamy 2 giga RAM-u, 16 giga pamięci wewnętrznej i podobne procesory, bo tak naprawdę tu mamy czterodzeniowe Mediateki, tu mamy czterodzeniowego Exynosa o podobnym traktowaniu. To jest dokładnie ta sama półka, ale są też różnice. Smartfony mają różnej wielkości akumulatory. Co za tym idzie, też mają różnej wielkości obudowy. No i aparaty fotograficzne też mają różne i też jestem ciekaw, czy którykolwiek z nich w ogóle nadaje się do fotografowania. Zaraz Wam o tym opowiem. Co jest najważniejszą cechą tych telefonów? Oczywiście wytrzymałość, dlatego naszą opowieść zaczniemy od testów wytrzymałościowych. A po nich opowiem Wam jeszcze, czym poza wytrzymałością różnią się te modele, jakie mają zalety, jakie mają wady i który z nich najlepiej wybrać. Testy wytrzymałości naszych twardzieli zaczniemy od starcia z wodą. Wszystkie trzy modele mają certyfikat IP68, co znaczy, że powinny wytrzymać pół godziny na metrowej głębokości. Ja jednak odwrócę tą próbę. Zanurzę telefony na mniejszą głębokość, ale na dłużej. Czemu akurat tak? To proste. Skoro telefony mają certyfikat, to znaczy, że je pod tym kątem przebadano. Ale czy badano, jak zachowają się, gdy utoną na nieco dłużej? Czas trwania próby wodnej trochę nam się wydłużył. No ale zobaczmy, jak się mają nasze smartfony. Samsung działa. Hammer też działa. A Maxcom również. Siedziały pod wodą no, trochę dłużej niż planowana godzinka, jak widzicie, no ale wciąż żyją, wciąż działają. No to może zerkniemy, czy woda wniknęła przypadkiem pod pokrywy. Na pierwszy ogień Maxcom. U Maxcoma sucho. W Hammerze też widać, że woda nie wniknęła pod pokrywę gniazda. W Samsungu tego problemu nie ma, bo wystarczy dmuchnąć w jedno i drugie gniazdko, by wypchnąć tamtą wodę i trochę poczekać przed korzystaniem z tych złącz, po to, aby resztki wody odparowały. No już, nie ma problemu. Na razie wszystko wygląda, że jest w porządku w każdym z trzech modeli. No ale zajrzyjmy jeszcze do Samsunga pod klapkę, bo jako jedyny ma rozbieraną obudowę. Po otwarciu obudowy Samsunga widzimy, że tam, gdzie woda wniknąć nie powinna, nie wniknęła. Wokół części chronionej uszczelką, widoczną tutaj, jest sucho. Woda znajduje się tylko tam, gdzie uszczelki nie ma. No tutaj sobie może być ważne, żeby nie trafiła tutaj. Wszystkie trzy modele zaliczyły pierwsze starcie z wodą, ale to nie koniec prób zanurzeniowych. Teraz zobaczymy, czy przetrwają kąpiel w zmywarce i w pralce. Hammer, Samsung i Maxcom już czekają na kąpiel w zmywarce. No to zobaczmy, jak zniosą tą próbę. Wrócimy do nich za jakiś czas. Cykl w zmywarce dobiegł końca. Sprawdźmy, jak się mają nasze smartfony. Para buchnęła, no ale telefony, jak widzimy, w całości. No dobra, zobaczmy, czy działają. Działa, działa, działa. Nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia, jak widzicie. Zdarzyło Wam się wyprać telefon? Bo mi tak. Dlatego teraz
naszych trzech twardzieli poddam próbie prania. Po prostu umieszczę każdy z nich w kieszeni mojej kurtki i wszystko razem wypierzemy. Telefony w kieszeniach, kurtka w pralce, no to startujemy. Z wnętrza pralki dobiegają nieco niepokojące odgłosy. Pranie zakończone. Zobaczmy, jak się mają nasze smartfony. Co my tu mamy? Kamera. Działa. Mamy Samsunga. Też chodzi. No i mamy Maxcoma, który również działa. Zatem jeżeli zostawicie swój telefon w kieszeni i wrzucicie ubranie razem z telefonem do prania i wypierzecie, to mając jeden z tych trzech modeli możecie być spokojni, nic się nie powinno złego stać. Woda im nie straszna. A jak zachowają się ich obudowy w starciu z ostrymi przedmiotami, takimi, z jakimi zazwyczaj telefony mogą się zetknąć? Kluczyki od auta, drobne, jakiś scyzoryk. No zobaczymy jeszcze też starcie z papierem ściernym. Jak widzicie, wszystkie trzy obudowy dały się zarysować, ale problem jest głównie estetyczny. Najbardziej rysy widać na Samsungu, na tych gumowych dwóch twardzielach nieco mniej, ale te z kolei, Maxcom i Hammer, mają taką elegancką płytkę z logo, która się dosyć łatwo rysuje. Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, najtwardsze szkiełko jest w Samsungu, chociaż ta wystająca ramka no, dość szybko ulega zarysowaniu, ale szkiełko udało mi się zarysować najpóźniej. Nieco gorzej, ale też całkiem dobrze jest w Maxcomie. Tu już szkiełko poddało się szybciej, ale no nadal można powiedzieć, że przypadkowe zarysowanie raczej mu nie grozi. Natomiast w kamerze, jeżeli chodzi o szkiełko aparatu, jest ono stworzywa i jest bardzo miękkie. A jak wyświetlacze, bo to najważniejsze. Szkiełka generalnie są twarde. W zasadzie wszystkie trzy modele oparły się starciu z kluczykiem samochodowym, oparły się drobniakom w kieszeni, oparły się nożykom. Najkrócej opierał się Maxcom, ale na nim te drobne rysy w sumie stosunkowo najmniej były widoczne. Po wytarciu jest w miarę dobrze, natomiast na Samsungu i Hammerze rys w zasadzie w ogóle nie było widać, nawet nie trzeba było specjalnie tych telefonów wycierać. Natomiast żaden z nich nie oparł się papierowi ściernemu. Papier ścierny to jest coś, co wykończy w zasadzie chyba najtwardsze szkiełko, zatem trzeba uważać z materiałami ściernymi, bo porysujemy każdy z tych telefonów. I tu w sumie chyba, jeżeli chodzi o papier ścierny, trzeba ogłosić remis, bo w zasadzie wszystkie trzy poddały się w podobnym stopniu. Nadeszła pora, abyśmy sprawdzili odporność naszych telefonów na zabrudzenia. Trochę błota, trochę piachu, różne inne pyły. Generalnie nic na nich specjalnego wrażenia nie robi. Największy problem może tu sprawić Samsung, którego złącza są nieosłonięte i w których może pozostać piach, błoto, czy tam jakikolwiek inny pył. No i musimy mieć to na uwadze i ewentualnie pamiętać o tym, aby złącza oczyścić przed ich ponownym użyciem. Warto też sprawdzić odporność tych telefonów na upadki. Przyjąłem, że każdy telefon zrzucę po 5 razy zawsze z tej samej wysokości. Najpierw z około 70-80 cm, czyli z wysokości blatu roboczego, a później z wysokości powiedzmy ucha dorosłego człowieka, metra mniej więcej 80, tak z wysokości mojego wyciągniętego ramienia, po to, żeby zapewnić równe warunki każdemu z nich. Zrzucam telefony na równą powierzchnię, która jest raczej pozbawiona wystających elementów, które mogłyby punktowo uderzyć w wyświetlacz i spowodować jego stłuczenie. Oczywiście, jeżeli któryś smartfon ulegnie uszkodzeniu wcześniej, kończę z nim próby. Więcej razy go nie rzucam. I to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Punktowe uderzenie. Popatrzcie, niby wysokość nie była duża. Niby ten upadek nie był silny, a jednak w Samsungu szkło poszło. Fakt, telefon wciąż działa, dotyk wciąż działa, ekran wciąż funkcjonuje, jest czytelny, można z telefonu korzystać, wciąż mamy dostęp do danych, które w nim mamy i wciąż mamy kontakt. Także to na plus, na minus no niestety to, że szkło wygląda już teraz trochę nieestetycznie, no i telefon przestał być wodoszczelny. Na Hammerze, jak widzicie, powstała głęboka rysa od kamienia, ale ekran nie pękł, no i oczywiście telefon wciąż jest też działający. Zatem te ekrany, owszem, są odporniejsze niż w przeciętnym smartfonie. Są mniej podatne może na zarysowania, wytrzymują upadki z różnych wysokości, mniejszych lub większych, ale punktowe uderzenie kamykiem
nadal jest w stanie je wykończyć. Popatrzcie, ja nawet teraz rzuciłem w Hammera kamykiem, ślad został, ale ekran wytrzymał, czyli chyba jednak ten Hammer póki co wypada najlepiej w tych próbach takich, powiedzmy, zderzeniowych. Zapowiada się na najbardziej wytrzymały z tych wszystkich trzech telefonów. Telefony zaliczyły serię upadków na różne powierzchnie, na twarde, gładkie, na żwirowate. No i generalnie wniosek jest prosty. Najsłabiej wypadł MaxCom, który pękł już przy upadku na betonowe płytki z wysokości około 80 cm. Pozostałe telefony upadały z wysokości około metrowej i nic im się nie działo. Odrzucałem je również z wysokości mojego ramienia, to jest mniej więcej 1,80 m i również wytrzymały. Jedynym problemem było to, że w Samsungu otwierała się pokrywa baterii. Po prostu odskakiwała przy wstrząsie, przy uderzeniu. No i tu trzeba niestety pamiętać o tym, że jak taki telefon upadłby na mokrą powierzchnię, no to już woda mogłaby do środka wniknąć, no bo pokrywa odskoczyła, bateria odskoczyła, ale po złożeniu wszystko jest ok. Niestety Samsunga wykończyło punktowe uderzenie o kamyk. W sumie nie było ono ani silne, ani z dużej wysokości, ale punktowe, czyli niestety ekran został uszkodzony tak, jakby na przykład upadło nam jakieś narzędzie, czy po prostu jakby telefon upadł nam na żwir, na skały, na kamienie. Niestety tutaj Samsung również odpadł i na placu boju z całym ekranem pozostał już tylko Hammer. Co prawda ekran jest zarysowany, ale wciąż jest cały i wciąż działa. Możemy zatem powiedzieć, że telefony cechują się bardzo wysoką szczelnością. Woda im nie straszna na różne sposoby. Może być woda pod ciśnieniem, z chemikaliami, może być woda nawet przez dłuższy czas wokół nich i tym smartfonom naprawdę nic się nie powinno złego stać. Jeżeli chodzi o odporność na upadki, na uderzenia, no to jak widzicie jest niestety trochę różna. No i tu przede wszystkim musimy uważać na uderzenia punktowe w ekran, czyli od narzędzi, kamieni i tak dalej, bo faktycznie wtedy takie uderzenie może dość szybko szkło uszkodzić, ale jak pokazał Samsung, nawet wówczas telefon pozostaje działający, no i będziemy mieli dostęp do tego, co w nim mamy, chociażby do kontaktów i chociażby do możliwości wykonania połączeń. Co równie ważne, nawet MaxCom z niedziałającym już ekranem nadal jest wykrywany przez komputer, czyli też jest szansa na odratowanie danych, ale tu też polecam jeszcze jedną rzecz. Każdy z tych telefonów ma gniazdo na kartę pamięci microSD. No i warto używać tej karty, chociażby po to, żeby przechowywać na niej ważne dla nas pliki, bo karta ma największe szanse przetrwania. Nawet jak telefon będzie totalnie zniszczony, to karta powinna to przetrzymać i wtedy te dane pozostaną bezpieczne. Będziemy je mogli wykorzystać na innym urządzeniu. Na koniec zostawiłem jeszcze jeden test, próbę zgniatania. Przejadę po telefonach samochodem, który w dokumentach ma wpisaną masę 1300 kg. Tam z niewielkim kawałkiem. Zobaczymy, czy wytrzymają. Poszukam teraz równej, gładkiej powierzchni, pozbawionej kamyczków, to ważne. No i zobaczymy, czy któraś obudowa ulegnie deformacji, ulegnie zgnieceniu. Telefony już czekają na przejechanie samochodem. Znalazłem kawałek czystej, równej nawierzchni, bez żadnych kamyczków, wystających elementów. Jak widzicie, wszystkie trzy obudowy, pomimo czterokrotnego przejechania samochodem, zachowały swą integralność. Ale zgodnie z moimi oczekiwaniami, najechanie nawet Hammera od strony wyświetlacza powoduje zniszczenie szkła, ale mimo to ekran wciąż działa. I telefon daje dostęp do wszystkich swoich funkcji, a Samsung? Samsung również działa, pomimo tego, że szkło jest potłuczone. No niestety, MaxCom po już pierwszym pęknięciu szkła odpowiadać i reagować przestał. Wytrzymałość to najważniejsza cecha tych telefonów, ale nie jedyna. Zobaczcie, co oferują jeszcze poza wytrzymałością, jakie mają wady, jakie mają zalety. Zacznijmy może od obejrzenia zestawów. W mojej ocenie najbardziej estetyczny i w sumie chyba najlepiej wykonany zestaw oferuje MaxCom. Jest pudełko z ładną przegródką. Są dość porządnie wyglądające dokanałowe słuchawki. Pewnie będą grały w miarę przyzwoicie, w miarę akceptowalnie. Oczywiście jest mini jack, standardowy przewód USB i 2-amperowa ładowarka. W przypadku Hammera no, zestaw jest już trochę mniej elegancko podany, chociaż pudełko też jest w sumie estetyczne, ale to mało ważne. Niestety słuchawki są już zdecydowanie toporniejsze, takie zwyczajne plastikowe pchełki. Co gorsza, mają nietypowy wydłużony wtyk. Nie każde słuchawki do mini jacka w Hammerze podłączycie,
A z tego co zauważyłem, akurat do pozostałych telefonów pasują zwykłe wtyczki. To samo jeżeli chodzi o mikro USB. Wszystkie te telefony mają mikro USB, czyli no, nie najnowszy krzyk mody, tak? Ale o ile Samsung i Maxcom zadowolą się typowymi, klasycznymi, standardowymi wtykami i nie będziecie mieli absolutnie żadnego problemu, żeby dobrać jakiś zestęp czy kabelek, o tyle w przypadku Hammera problem już może się pojawić, bo nie każdy kabel będzie pasował, bo znowu mamy taką nietypową, wydłużaną wtyczkę. Zestaw Hammera uzupełnia zasilacz 1,67 A, ale warto zaznaczyć, że jako jedyny jest to zasilacz szybki, zwiększający w czasie ładowania napięcie aż do 9 V, dzięki czemu daje większą moc i napełnia szybciej akumulator w telefonie. Dodam jeszcze, że zestawy Hammera i Maxcoma uzupełniają igiełki do otwierania gniazd na karty. Najskromniej i najbiedniej prezentuje się zestaw Samsunga. Mamy tam tylko zasilacz 1,6 A i przewód USB. No oczywiście instrukcja, ale to znajdujemy w każdym z tych modeli. I to by było na tyle. A, nie powiedziałem Wam, jest jeszcze osobno akumulator w Samsungu, bo Samsung jako jedyny z tej stawki ma akumulator wyjmowany i ma rozbieralną obudowę. Pod względem konstrukcji nasze smartfony reprezentują w zasadzie dwie szkoły, bo mamy tutaj prawdziwego twardziela Hammera, grubego, w gumowanej obudowie i niemal identycznie wyglądającego Maxcoma. Bardzo podobny kształt, charakterystycznie ścięte narożniki, gniazda czy przyciski położone w podobnych miejscach każą mi przypuszczać, że te telefony mają wspólnego przodka. Natomiast Samsung diametralnie się od nich różni. Jest taki, powiedziałbym, najbardziej smartfonowy, najsmuklejszy, w sumie też najmniejszy, pewnie najlżejszy również. Jako jedyny ma mechaniczne klawisze systemowe pod ekranem, fizyczne, które można dotknąć, nacisnąć. W obu pozostałych telefonach klawisze są wirtualne. Jeżeli chodzi o jakość wykonania czy o ergonomię, w zasadzie w żadnym modelu nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście tutaj najbardziej poręcznym, najmniejszym, najlżejszym, najsmuklejszym urządzeniem jest Samsung, ale z drugiej strony wygląda na sprzęt najdelikatniejszy, a to nie o to tutaj chodzi. Tu sprzęt musi wytrzymać naprawdę wiele i pozostałe dwa telefony zapowiadają się lepiej. Szczególnie, że mają również mocniej wystające, bardziej zaakcentowane ramki wokół ekranu. Nie najszersze, nie najbardziej wystające, ale jednak jakaś tam drobna ochrona dla wyświetlacza już jest. Najwygodniejsze klawisze ma Samsung. Najgorzej wypada pod tym względem Maxcom, bo tam nie dość, że są sensory, to jeszcze do tego nie podświetlone. W kamerze przynajmniej widać je na ekranie, a do tego jeszcze możemy zmienić ich układ, więc jakoś jeszcze się bronią. Jeżeli chodzi o montaż karty, najlepiej w Samsungu, trochę gorzej w Hammerze, najsłabiej, bo w zasadzie bez narzędzia nie damy rady, w Maxcomie. Użytkownicy Samsunga i Maxcoma mogą się cieszyć dodatkowymi przyciskami. W Samsungu prowadzi on do takich dodatkowych skrótów, które sobie możemy zdefiniować w pewnym stopniu, natomiast w Maxcomie obsługujemy nim aparat fotograficzny, natomiast żadnego dodatkowego przycisku nie ma w telefonie Hammer. Przyjrzyjmy się teraz wyświetlaczom. Wszystkie są matrycami HD o przekątnej 5 cali. W zasadzie co tu porównywać? Okazuje się, że jednak jest co porównywać, bo te ekrany są zupełnie różne. Przede wszystkim mają zupełnie różne odwzorowanie barw. Maxcom świeci tak, powiedziałbym, w tonacji zimnej, chłodnej, natomiast ekrany Samsunga i Hammera są zdecydowanie ocieplone. Tyle, że w Maxcomie mamy apkę, dzięki której możemy sobie balans barw dostosować, czego w pozostałych dwóch telefonach nie zrobimy. Z kolei w Maxcomie zabrakło trybu nocnego, który znajdujemy w Samsungu i w Hammerze. Co więcej, i w Hammerze, i w Samsungu ten tryb może działać automatycznie. Możemy sobie ustawić, kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć. I jeszcze do tego możemy zmieniać jego intensywność, więc no, ja chyba jednak wolę rozwiązanie, które mamy w Hammerze i w Samsungu. Jeżeli chodzi o jasność wyświetlaczy, w zasadzie telefony reprezentują w miarę wyrównany poziom. Da się z nich skorzystać w słoneczne dni, ale do rewelacji, do zachwytu jeszcze trochę brakuje. Generalnie wszystkie wyświetlacze są niezłe, natomiast taki najrówniejszy jest, wydaje mi się, ten w Hammerze, bo maksymalny poziom jasności ma dobry, minimalny również dobry, schodzi bardzo nisko. Maxcom świeci trochę jaśniej, gdy ustawimy go na maksimum,
ale znowu poziom minimalny też ma jaśniejszy niż Hammer. A Samsung, no cóż, jasność maksymalna, najmniejsza w stawce, najniższa. Z kolei najlepszy ten poziom minimalny, taki do komfortowego czytania w nocy, ten telefon w zasadzie można niemal całkowicie wygasić, co również można uznać raczej za zaletę niż wadę. Jak zauważyliście już zapewne, wszystkie trzy ekrany brudzą się jednakowo intensywnie, jednakowo ochoczo kolekcjonują odciski palców. Co akurat w przypadku telefonów o tego rodzaju zastosowaniach moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. No ale tu akurat w tym momencie jest remis, bo brudzą się podobnie. Trzeba jeszcze wspomnieć o diodzie powiadomień. Znajdziemy ją wyłącznie w MaxComie. Jeżeli chodzi o kąty czytelności, tutaj w zasadzie mamy remis, one są podobne, niezłe, ale nie rewelacyjne, da się z nimi żyć, jest ok. Natomiast wspomniałbym jeszcze, że w Hammerze mamy możliwość wybudzania ekranu podwójnym stuknięciem, a z kolei w Samsungu znajdziemy tryb obsługi jedną ręką, czyli możliwość pomniejszenia interfejsu. A zatem gdybym miał wystawiać ocenę wyświetlaczom, to na pierwszym miejscu postawiłbym Samsunga, niemal na równi z nim, no oczko może niżej Hammera, no i najsłabiej oceniłbym wyświetlacz MaxComa, głównie za brak ochrony wzroku przed niebieskim światłem i no jednak trochę przesadzony ten minimalny poziom jasności. Opowiedziałem Wam już o ekranach, to może teraz czas powiedzieć, co na tych ekranach widzimy. W Hammerze i w Samsungu zobaczymy Androida 8.1, natomiast w MaxComie 7.0. Czy będzie aktualizacja? Nie wiem. Wiem, że była niedawno w Hammerze i niedawno była w Samsungu, bo instalowałem je osobiście. Teraz pytanie, co wolicie? Czystego Androida bez dodatków, czy nakładkę? Jeżeli nakładkę, to znajdziecie ją tutaj tylko w Samsungu. Experience 9.5 aktualnie. Warto jeszcze dodać, że Samsung jako jedyny z tych trzech telefonów oferuje przestrzeń chronioną, przestrzeń bezpieczną, czyli safe. Wybierając interfejs, tak naprawdę musicie się zastanowić, co wolicie. Czy czysty, czy jednak wzbogacony. Może pomoże Wam w tym informacja taka. We wszystkich trzech telefonach mamy 16 giga wewnętrznej pamięci i w Hammerze i w MaxComie mamy nieco ponad 10 GB wolnego miejsca. Tam dokładnie w Hammerze 10.7, w MaxComie nie wiem dlaczego, ale mniej trochę 10.2. Natomiast w Samsungu mamy tylko 8, no bo te dodatkowe aplikacje i nakładka jednak zabierają trochę więcej niż sam goły czysty Android. Najwyżej oceniam interfejs Samsunga jako najbardziej dopracowany i najlepiej wyposażony, najbogatszy. Niemal równoważnie oceniam interfejs Hammera, bo jemu też nic nie brakuje, a to jest zupełnie inne podejście do tego zagadnienia. Hammer stawia na czystość, surowość, a pamięć sami sobie możemy zapchać aplikacjami i instalujemy te, których potrzebujemy. Nie musimy usuwać, tak jak w Samsungu, tych zbędnych rzeczy. Także są dwa zupełnie różne podejścia, ale oba interfejsy zasługują na pochwałę. Natomiast MaxCom no niestety przegrywa to starcie ze względu przede wszystkim na starszą wersję systemu. W MaxComie nie znajdziemy również radia FM, które ma Hammer i które ma Samsung. Który z naszych bojowników ma najlepszą baterię? Nieprzypadkowo te pudełka ustawiłem w ten sposób, w tej kolejności. Hammer, MaxCom, Samsung. Hammer ma najlepsze osiągi na akumulatorze, no ale to dlatego, że jego bateria po prostu ma największą pojemność w stawce. Dzielnie depcze mu po piętach MaxCom, który niestety mu nie dorównał. No, ma mniejszy akumulator, więc siłą rzeczy tak musi być. No i wielkim przegranym jest Samsung, który po prostu ma najmniejszą baterię. To nie znaczy, że gorszą. Po prostu nie ma aż takiej pojemności jak ci dwaj twardziele. No i teraz sobie musicie zadać pytanie, czy wolicie telefon smukły, który pracuje do 2 dni? Czy wolicie telefony o większej grubości, które popracują dłużej? Hammer może pracować nawet 5 dni bez ładowania. MaxCom, no tak do 4 dociągnie, no ale trochę mu do Hammera brakuje. No a Samsung, tak jak już powiedziałem, 2 dni to max, co wytrzyma. Raczej przygotujcie się na codzienne ładowanie. Najszybciej i najwygodniej naładujecie Samsunga. Ma najmniejszy akumulator, a wtyk nie ma żadnych pokrywek, jest łatwo dostępny. W przypadku MaxComa bateria ładuje się już zdecydowanie dłużej. No a wtyczka jest pod dość łatwą do odsunięcia zaślepką. Natomiast w Hammerze ciężko odsunąć zaślepkę.
Potrzeba specyficznej wtyczki, ale pomimo tego, że ten telefon ma najpojemniejszy akumulator, ładuje się niemal tak samo szybko jak Samsung, bo ma szybkie ładowanie. Jako jedyny w tej stawce. Wszystkie trzy modele mogą za to pełnić rolę powerbanku i doładowywać inne urządzenia. Najmniej tych urządzeń doładujecie Samsungiem, no bo jego akumulator jest najmniejszy, a najwięcej z kolei Hammerem, bo ma największą baterię i rzeczywiście takiego Samsunga jest w stanie doładować nawet dwa razy i jeszcze mu trochę prądu zostanie. Także myślę, że starcie akumulatorów wygrywa Hammer, drugie miejsce Maxcom, trzecie Samsung. Pod względem wydajności to nie są mocarze. Wszystkie te trzy telefony reprezentują mniej więcej równy poziom. Wszystkie plasują się w okolicach 40 tysięcy punktów Antutu, przy czym Samsung jest najwyżej notowany, Hammer gdzieś po środku, a Maxcom najsłabiej. Przy czym te różnice pomiędzy nimi, tak jak powiedziałem, są w zasadzie minimalne i w codziennym życiu ich nie zauważycie. To nie są telefony do grania, to nie są multimedialne kombajny, to są telefony do roboty. Wydajność, którą oferują, wystarczy do obsługi funkcji komunikacyjnych, do obsługi funkcji biurowych, do obsługi powiedzmy takiego podstawowego pakietu aplikacji roboczych do różnych nawigacji i tym podobnych spraw. Tutaj bez problemu dają radę i myślę, że nie można na żaden z nich narzekać pod tym względem. Oczywiście pamiętając, że są to telefony z okolic 600 zł i nie można od nich wymagać nie wiadomo czego. Na koniec jeszcze kilka słów na temat fotografii i filmowania. No cóż, telefony o wysokiej wytrzymałości nie są mistrzami fotografii. Wśród naszej trójki, jak się zapewne spodziewacie, najlepsze zdjęcia robi Samsung, który dosłownie deklasuje swoich dwóch rywali w tej dziedzinie. Nie tylko robi najlepsze zdjęcia, ale też najlepsze filmy, a do tego ma najpełniej, najuficiej wyposażoną aplikację aparatu. Pozostałe dwa modele oferują, powiedzmy, przyzwoite, akceptowalnej jakości zdjęcia dzienne, nocą niestety nie są w stanie nawet nawiązywać walki z Samsungiem, który też nie jest rewelacyjny, ale u niego przynajmniej coś zobaczymy. Obejrzeliśmy już wszystkie trzy telefony, powiedziałem Wam, jakie funkcje oferują, jakie mają możliwości, sprawdziliśmy też, ile każdy z nich jest w stanie wytrzymać. Pora zatem na werdykt. Miejsce trzecie, Maxcom. Tym moim zdaniem wypadł w tym porównaniu najsłabiej. Gdzieś pomiędzy jest Samsung Galaxy X-Cover. W zasadzie byłby świetnym wyborem, gdyby był nieco wytrzymalszy i gdyby miał taką baterię, taki akumulator, jaki ma Hammer. A miejsce pierwsze daję Hammerowi, przy czym zaznaczam, jest w sumie nieduża różnica pomiędzy Hammerem a Samsungiem. Hammer wygrywa z pewną przewagą, ale te dwa telefony dość mocno wyprzedziły trzeciego Maxcoma. I to już koniec naszego porównania. Zapraszam na nasze kolejne produkcje. Widzimy się w następnych filmach. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.